Od pewnego czasu mówię o humanistyce jako o sposobie życia o konkretnych osób. To znaczy, mniej mnie interesuje rozwój jakiejś idei, bardziej życie osoby, która powiedziała coś istotnego w historii danego zagadnienia. Dzisiaj chciałbym to samo zrobić. Nawiązując do postaci znanej psychiatry Marii Orwid, która żyła w latach 1930-2009, związana była całe swoje powojenne życie z Krakowem i tam też osiągnęła, można powiedzieć, najważniejsze wyniki swojej pracy zawodowej. Jednak kilka słów może warto powiedzieć, skąd Maria Orwid przyszła, gdzie spędziła pierwsze 15 lat swego życia, bo to w dużym stopniu tłumaczy również sposób i rodzaj tematów, jakie podejmowała w swojej pracy akademickiej. Otóż Maria Orwid urodziła się w roku 1930 w Przemyślu, w rodzinie żydowskiej i jako dziecko wraz z rodziną znalazła się w czasie wojny w getcie. Udało jej się razem z rodzicami z tego getta wydostać i znalazła się na tak zwanej aryjskiej stronie we Lwowie, gdzie wojnę całą przeżyła. I jako nastolatka znalazła się w 1945 roku w Krakowie. Bardzo dużą rolę w jej życiu odegrała przyjaźń z kilka lat starszym od niej Stanisławem Lemem, który będąc z jednej strony starszym, a z drugiej strony człowiekiem, który w czasie wojny przeszedł przez bardzo podobne doświadczenia, bardzo umiejętnie zajął się tą straumatyzowaną nastolatką i właściwie on jej zasugerował, że najlepiej poradzić sobie z trudnym doświadczeniem życiowym, studiując medycynę, a zwłaszcza psychiatrię. Zresztą, jak wiadomo, sam Lem również medycynę studiował. I to w wypadku Marii Orwid była rzeczywiście bardzo trafna sugestia, dobra rada i dzięki niej znalazła się na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie już jako studentka spotkała swojego późniejszego nauczyciela i przewodnika w drodze zawodowej, bardzo znanego psychiatry krakowskiego Antoniego Kępińskiego. Mówię o tym, gdyż i Kępiński, i Lem są dobrze znani, natomiast Maria Orwid jakby pozostała w cieniu tych dwóch wielkich postaci w sposób zupełnie niesłuszny, bo wydaje mi się, że jej osiągnięcia, zwłaszcza na polu psychiatrii, różnych inicjatyw, jakie podejmowała, są porównywalne zarówno z dziełem intelektualnym Stanisława Lema, jak i z licznymi książkami Antoniego Kępińskiego, choć oczywiście w inny sposób. Najważniejsze dokonanie zawodowe Marii Orwid to stworzenie całego środowiska w Krakowie w 1970 roku założyła pierwszą w Polsce klinikę psychiatrii dzieci i młodzieży. Ta klinika działa zresztą do dzisiaj i stworzyła pewną ważną strategię podejścia do problemów młodzieży i dzieci w sposób podmiotowy, inny niż dla dorosłych. Więc już tutaj widzimy taką humanistyczną wrażliwość Marii Orwid. Druga jej ważna inicjatywa, która do dzisiaj jest kontynuowana,
i jest absolutnie ewenementem w skali światowej, to jest podejście bardzo wrażliwe, empatyczne do ludzi, którzy przeżyli koszmar II wojny światowej, nie tylko obozów koncentracyjnych czy obozów śmierci, ale również po prostu wojny jako wielkiej traumy pokoleniowej. Maria Orwid razem ze swoim środowiskiem potrafiła stworzyć klimat, który umożliwiał tym ludziom mówienie bez fałszywego wstydu o tym, jak bardzo ta trauma ich naznaczyła i jak bardzo określiła ich sposób postrzegania rzeczywistości. Z tym bardzo ściśle wiąże się druga inicjatywa Marii Orwid, mianowicie tworzenie takiego projektu terapeutycznego dla dzieci Holokaustu. Nazwa Dzieci Holokaustu może być mylna, bo tak naprawdę chodzi o dorosłych, często już starszych ludzi, którzy przeżyli wojnę jako dzieci w cieniu zagłady. I ten fakt przeżycia przy jednoczesnej świadomości, że większość rodziny zginęła w zagładzie, stworzyła takie poczucie przynależności, łączności grupowej, i Maria Orwid dzięki swoim kompetencjom psychologicznym, psychiatrycznym sprawiła, że wiele osób, wiele z tych dzieci Holokaustu po raz pierwszy o swojej traumie opowiedziało. Mamy opublikowane to w formie kilku tomów. Jest to niewątpliwie lektura obowiązkowa dla każdego, kto chciałby zrozumieć, jak głęboko zagłada, Holokaust wycisnęły swoje piętno na biografiach ludzi, którzy o tym opowiadają. Drugie pokolenie to jest termin, który już dzisiaj jest oczywisty. Chodzi o potomków, dzieci, wnuków, dzieci tych, którzy przeżyli zagładę i którzy często nic o traumatycznych doświadczeniach swoich rodziców nie słyszeli. I Maria Orwid również dla nich stworzyła taką przestrzeń, w której ci ludzie, dzisiaj już też dorośli, mogli opowiedzieć o konsekwencjach zagłady dla nich samych. Na szczęście te projekty teoretyczne, psychiatryczne znalazły również swój zapis w artykułach, może trudniej dostępnych, ale również w książkach. Jedna to jest książka Wywiad Rzeka, którą zapisali Katarzyna Cymerer i Krzysztof Szwajca. I to jest książka bardzo istotna, bo ona pokazuje właśnie to wszystko, co starałem się opowiedzieć w kilku minutach, właśnie na kartach grubej książki. I warto, jeśli to kogoś zainteresowało, o czym mówię, pogłębić właśnie czytając opowieść samej Marii Orwid. Również mamy taką książeczkę Trauma. To jest właściwie książka, która się ukazała w roku śmierci Marii Orwid w 2006 roku. I ona jak w pigułce zbiera te jej wszystkie doświadczenia, o których mówiłem wcześniej. Także Maria Orwid i jej dzieło oswajania traumy zasługuje nie tylko na pamięć, ale również na wdzięczność, zwłaszcza tych wszystkich, którzy dzięki niej dokonali takiego dzieła pojednania z koszmarną przeszłością II wojny światowej.